Dobry wieczór. Witam serdecznie, Michał Szypliński, magazyn Enta and Snow and More. Znajdujemy się na torze w Pruszkowie, gdzie będą działy się dzisiaj rzeczy niesłychane, bowiem Piotr Klin spróbuje pobić rekord świata amatorów w jeździe godzinnej. Spotykamy się tutaj w ciepły lipcowy wieczór, podobnie jak rok temu. Rok temu Piotr próbował pobić rekord Polski na tym torze. Mam nadzieję, że zakończenie dzisiejszego wieczoru będzie znacznie przyjemniejsze i wszyscy rozejdziemy się stąd z dobrymi humorami i Piotr spełni swoje wielkie marzenie, jakim jest właśnie pobicie tego rekordu. Może dwa słowa o tym, co działo się tutaj przed rokiem, ponieważ było to trochę taka próba z doskoku, można rzec, ponieważ Piotr nie miał doświadczenia torowego, świetnie jeździł na czas, natomiast na torze nie przebywał zbyt długo, nie spędził dużo czasu na torze. No i wydawało mu się, że sama moc, jaką generuje i to, że właśnie jest świetnym czasowcem, wystarczy do tego, by ustanowić nowy rekord Polski. Ta sztuka się nie udała. Problemem przede wszystkim był ból szyi, który pojawił się po mniej więcej 20 minutach. Piotr nie był przyzwyczajony do pozycji, którą wybrał, bo była ona odmienna od tego, jaką używał podczas jazdy na czas. No i ten problem z bólem szyi przełożył się na to, że Piotr nie widział, dokąd jedzie, musiał mieć opuszczoną głowę. A to z kolei powodowało, że nie widział, kiedy zbliża się do łuku toru i od razu wjeżdżał na łuk wysoko, przez co po pierwsze tracił siły, po drugie nadrabiał dystansu, no i to zakończyło się fiaskiem. Piotr powiedział, że już od połowy dystansu, od połowy czasu, po pół godzinie już myślał o tym, jak przygotować się do tego roku i nowej próby pobicia rekordu Polski. Od razu zdradzę, że właśnie dzisiaj Piotr nie będzie próbował pobić rekordu Polski, ponieważ ten został wyśrubowany na początku lipca przez Wojciecha Ziłkowskiego do 50,5 km. Piotr uznał, że ten wynik jest poza jego zasięgiem. No ale istnieje coś takiego jak kategoria Masters i właśnie w niej Piotr będzie próbował pobić rekord świata tym razem, a wynosi on dokładnie 48 km i 234 metry, co przekłada się na 193 okrążenia. Będziecie mieć Państwo podgląd na zegar zliczający okrążenia, więc dzięki temu będzie można obserwować, po jakim czasie Piotr jaki dystans przejechał. Cel to przynajmniej 193 okrążenia. Teraz trwają przygotowania na torze, jeszcze nic ciekawego się tu nie dzieje, więc opowiem w ogóle o rekordach świata, o rekordach w jeździe godzinnej, nie tylko świata. Jest to bardzo prestiżowa dziedzina kolarstwa. Ten rekord godzinny śnił się po nocach największym tuzom światowego kolarstwa. Próbowali swoich sił w godzinnej jeździe Eddie Merckx, Francesco Moser, czy znani z filmu, który powstał, Graham O'Brien i Boardman. Natomiast obecnym rekordzistą świata jest Victor Campenaerts z Belgii, który w tym roku, w kwietniu, ustanowił rekord 55 km 89 metrów. Ustanowił go w Meksyku. Nie bez przyczyny kolarze wybierają się do Meksyku, aby bić rekordy, ponieważ tam gęstość powietrza jest najbardziej optymalna właśnie przy takiej próbie. No i Meksyk staje się taką destynacją, do której często kolarze się wybierają. Rekord Polski, jak wspomniałem, należy do Wojciecha Ziłkowskiego. Jest to świeży rekord. Został ustanowiony 3 lipca tego roku. 50 km 506 metrów, czyli jest to dosyć duża różnica od rekordu świata.
Natomiast rekord Masters, rekord, który Piotr dzisiaj będzie próbował pobić, to 48 km 234 metry. Jak wspomniałem, jest to założenie minimum na dzisiejszy wieczór. Rekord ten należy do Ryana Davisa i został ustanowiony w lipcu 2017 roku, a więc ma 2 lata. Myślę, że wszyscy zgodzicie się ze mną, że czas najwyższy, aby już ten rekord zmienił. Po pierwsze właściciela, a po drugie, żeby był nieco wyższy. Myślę, że warto osobom, które może nie interesują się kolarstwem torowym, nie interesują się tego typu próbami, przybliżyć sylwetkę Piotra Klina, czyli bohatera dzisiejszego wieczoru. Jest to historia niesamowita, bo Piotr jest takim amatorem z krwi i kości. On jeszcze kilka lat temu jeździł na rowerze wyłącznie na wycieczki wokół miast, nie był nawet na rowerze w górach. Kiedy się poznałem z Piotrem, to zapisał się do sekcji narciarskiej. Narciarzem nie był wybitnym, natomiast talent zdecydowanie pokazał w jeździe na rowerze. Upodobał sobie jazdę, indywidualną jazdę na czas. To jest jego konik, w tym jest najlepszy. Uwielbia bawić się i zyskiwać kolejne waty poprzez wymyślanie kolejnych usprawnień do swojego roweru. Pojawia się często w tunelu aerodynamicznym, gdzie testuje swoje komponenty, bo jest konstruktorem tych komponentów. To jest bardzo ciekawa historia. Poza tym, że Piotr jeździ na rowerze, co właściwie jest jego takim dodatkowym zajęciem, wykłada na uczelni w Coventry w Anglii, gdzie mieszka na stałe. Także ten rower rzeczywiście jest jego takim, no, trzeba przyznać, hobby, które bardzo rozwinął, ale jest to niesamowita historia, że człowiek, który nie ma przyszłości klubowej, który nie jeździł w zawodach jeszcze kilka lat temu, nagle osiąga takie sukcesy w kategorii Masters i jest aktualnym wicemistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. No a dzisiaj to ogromne marzenie, o którym mówił, czyli ten rekord świata amatorów. Mam nadzieję, że uda mu się ta sztuka. Piotr mówi, że odrobił lekcję z zeszłego roku, posypał głowę popiołem, pojawiał się często na torze, dużo trenował. Także mam nadzieję, że nie będzie już żadnej wpadki dzisiaj i za godzinę z lekkim okładem wszyscy tutaj będziemy się cieszyć razem z nim. Plan naszej transmisji, mam nadzieję, że będzie to dla Was przyjemna godzina, bo oprócz tego, że będziemy pokazywać wydarzenia z toru, to zaplanowaliśmy spotkania z kilkoma gośćmi i oni opowiedzą nie tylko o jeździe na torze, ale w ogóle dużo ciekawostek na temat kolarstwa, także nie odchodźcie na długo od odbiorników, nawet jeśli będzie tylko widok na tor, bo będziemy to przeplatać różnymi rozmowami oraz ciekawostkami tu ze śród torza. Właśnie za chwilę spróbuję podejść do Piotra, widzę, że zaczął rozgrzewać się na trenażerze, także za chwilę widzimy się na torze. Piotr właśnie rozgrzewa się na rowerze stacjonarnym. Ma na sobie kamizelkę taką wypełnioną lodem, żeby nie przegrzał się. Jak wspomniałem, dzisiaj mamy bardzo wysoką temperaturę na zewnątrz, także ta kamizelka ratuje mu skórę. Pierwsza część rozgrzewki na trenażerze, a za chwilę Piotr powinien pojawić się na torze i zrobić kilka kółek, żeby wjechać się w ten tor. I potem nastąpi start. Przeniesiemy się na chwilę na tor, bo tam ciekawostka, o której mówił Piotr. Na torze znajdują się już inni zawodnicy, którzy poruszając się w tym samym kierunku, w którym Piotr będzie jechał,
napędzają mu powietrze. To powietrze będzie tutaj cyrkulować już w tę stronę, w którą będzie jechał Piotr. Oczywiście po to, że jeździ się zawsze w tę stronę, ale chodzi o to, żeby to powietrze nie stało w miejscu, a żeby już tutaj troszeczkę krążyło. Także właśnie to teraz widzicie. Zawodnicy jeżdżą. Jest to tempo jeszcze zupełnie odmienne od tego, co będziemy widzieli podczas próby Piotra. Ale chodzi o to, żeby troszeczkę to powietrze pobudzić do życia. Piotr przygotowuje się w tym momencie. Właśnie zszedł z trenażera, skończył swoją rozgrzewkę. A może zanim zaczniemy, kilka jeszcze faktów dotyczących samego rekordu. Obecny rekord świata amatorów UCI wynosi 48,234 km. Obecny rekord Polski to 50,506 metrów. Obecny rekord Polski został ustanowiony 3 lipca, także no niedawno, bardzo niedawno Wojciech Ziółkowski na tym torze Pruszkowie pobił swój własny rekord. Ten rekord jeszcze rok temu, poprzedni rekord Wojciecha Ziółkowskiego, próbował atakować Piotr Klim, a w tym roku będzie atakował rekord świata amatorów UCI w jeździe codziennym. 48,234. Piotr w treningach, no tutaj pokazywał nieraz, że stać go zdecydowanie, żeby ten rekord pobić. Także na to bardzo, bardzo liczymy. Rozgrzewał się na trenażerze w takiej specjalnej kamizelce żelowej. To jest zmrożony żel. Chodzi o to, żeby organizm, żeby ciało było maksymalnie schłodzone, żeby w momencie, kiedy mięśnie są rozgrzane, to jednak to ciało, żeby ta temperatura ciała nie była za wysoka. Te kamizelki stosowane są wielokrotnie w roturze. Mogli Państwo widzieć wielu zawodników przed czasówkami właśnie w takich kamizelkach się rozgrzewa. No i Piotr również z tego skorzystał. Jest on zawodnikiem, amatorem, mastersem, który bardzo dużą wagę przykłada do nowinek technicznych, do technologii, do tego całego aspektu technicznego. Jak sam mówi, on tak naprawdę przygodę z kolarstwem czasowym, z rowerem czasowym zaczął 5 lat temu, bo w 2014 kupił pierwszy rower czasowy. Także mówi, okej, są mocniejsi, są tacy, którzy potrafią więcej mocy wygenerować. Ja muszę skupić się też na aspektach technicznych, na aspektach, które tak naprawdę w przypadku takiej jazdy, godzinnej jazdy czy jazdy czasowej mają niebagatelne znaczenie. Aerodynamika, jak wiemy, jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Będziemy jeszcze o tym mówić. Podejdę trochę tutaj bliżej. Widzę, że Piotr zdjął już rower i przygotowuje się, montuje w tym momencie garmina pod siodełko. I lada moment będziemy zaczynać. Przypomnę, 48,234 obecny rekord świata. Sędziowie ustawiają już specjalną maszynę startową tutaj na prostej startowej. No i za chwileczkę zobaczymy Piotra, który będzie już tam zmierzał w stronę tejże maszyny. Jego rower zostanie za moment zamontowany. On sam chodzi już na tor. No i gorące oklaski i duży aplauz. Zachęćmy Piotra. Zachęćmy, to jest naprawdę dla niego ważna próba. I jesteśmy tu po to, żeby go wspomóc. Zdyskwalifikowany przecież, jeszcze jest światem, gdzie mu to wie. Czekał, żeby wybuchł od razu i stawiał.
Piotr zrobił kilka rozgrzewkowych kółek. Jest już po rozgrzewce na trenażerze i po rozgrzewce tej właściwej na torze. No i teraz ustawiana jest maszyna startowa. Grzegorz Dreigier, który miał przyjemność tutaj trenować z Piotrem, w sensie pomagać mu w treningach, ustawia rower. To wszystko ma duże znaczenie. Ważne jest, z której nogi Piotr będzie startował. Wszystko jest tutaj dopracowane do najmniejszych szczegółach. No i Piotr za chwilę usiądzie i rozpocznie się ta bardzo ważna dla niego godzina. Piotr bardzo dużą uwagę przykłada właśnie do spraw sprzętowych. Widzicie kokpit, który jest tutaj zamontowany. To jest też produkcja Piotra. No ale skupmy się teraz na tym, co będzie się działo za chwilę. Piotr jest już wpięty w bloki i za chwilę rozpocznie się odliczanie. 50 sekund, ostatnie wyjaśnienia od sędziego głównego. I na zero sygnał dźwiękowy i Piotr rozpocznie swoją próbę. Zegar pokazuje 50 sekund, to jest czas do startu, jeszcze nie został uruchomiony. No i na zero sygnał dźwiękowy i Piotr będzie mógł rozpocząć swoją próbę. Cisza jak makiem zasiał na torze. Zegar odlicza. Pół minuty do startu. Pierwszy sygnał dźwiękowy. I za chwilę akcja. Ta maszyna oczywiście zostanie zdjęta tuż po starcie Piotra. Zawodnik łapie ostatnie głębokie wdechy. 10 sekund do startu. I uwaga, rozpoczynamy godzinę klina. Piotr ruszył. I od tego momentu jego celem jest przynajmniej 48 km, 234, właściwie 5, bo trzeba pobić ten rekord. Pierwsze okrążenia oczywiście będą w nieco niższym tempie niż te docelowe. Wiadomo, że tutaj w rowerze torowym nie ma przełożeń. Piotr jedzie na jednym przełożeniu, jest to 59-15. No i to powoduje, że pierwsze dwa kółka są nie w tempie takim, w którym później będzie pokonywał tor. Jego założenie jest takie, rozmawiałem z nim przed tą próbą, że będzie jechał początek, pierwsze pół godziny, będzie starał się jechać w poniżej 18 sekund na tempo mniej więcej 49,5 km, tak żeby ustanowić taki wynik i powiedział, że w zależności od tego, jak będzie się czuł po 30 minutach, to później spróbuję jeszcze zaatakować, tak, żeby dobić do 50 km. No a jeśli ta forma będzie nie najlepsza i będzie się źle czuł, no to wtedy będzie wiedział, że trzeba troszeczkę zwolnić i powalczyć, by ten rekord został pobity. Widzimy w tej chwili Grzegorza Dreigiera, który pomaga Piotrowi w tej próbie. To, co teraz widzicie na ekranie, to jest tablet, na którym pokazują się czasy poszczególnego okrążenia. Tutaj oczywiście brakuje jedynki, to nie jest 7 sekund i 60, a 17 i 60. Zawodnik przy każdym okrążeniu może zerknąć na to, jaki uzyskał czas i to daje mu pogląd na to, w jakim tempie porusza się po torze, bo oczywiście nie ma licznika przyczepionego do kierownicy. No i taki asystent na torze jest bardzo ważny, bo bez niego nie ma świadomości, czy porusza się w odpowiednim tempie. Na razie Piotr jedzie to, co sobie założył. Takie tempo powinno być przez pierwsze pół godziny i tak jak wspomniałem, później w zależności od tego, jak będzie się czuł, to spróbuję przycisnąć, aby ten rekord wyśrubować albo po prostu walczyć o to, by w ogóle go pobić. Jak sam powiedziałem,
No i widzę tutaj na tablecie 17,9, czyli bardzo dobry czas. Przypomnę, 18 sekund to jest czas, który daje 50 km przejechane na tym torze. No także jedzie to, co sobie zamierzył. Teraz nawet nieco niżej 17,6. Także trzyma dobre tempo, aby tak dalej, aby tej siły starczyło przez tą całą godzinę. Jeszcze raz zachęćmy Piotra Brabanin, dajmy mu trochę siły. Długo się do tego... A ze mną pierwszy gość, niestety nie mógł podejść do nas do studia, ponieważ zdecydował się pomagać dzisiaj Piotrowi, asystować mu z tabletem, tak jak wspomniałem, jest to bardzo istotne. Grzegorz Dreyer, medalista Mistrzostw Europy, uczestnik Mistrzostw Świata na torze, więc człowiek, który na pewno na tej dyscyplinie zna się bardzo dobrze. No i Grzegorz pomagał Piotrowi w treningach, które przeprowadzał tutaj na torze w Pruszkowie. Powiedz, Grzegorz, nad jakimi elementami przede wszystkim pracowaliście podczas tych wspólnych treningów? Już ci wszystko mówię, tylko złapiemy czas Piotra. Proszę bardzo, 17,9. Piotr przede wszystkim musiał dobrać do swoich możliwości obrót, który nie był taki łatwy. Bo jak wiemy, no w Polsce zmienia się często pogoda i ten ząbek twardziej powoduje, że nie wykręci takiej prędkości, jaką by chciał jechać. Musi wejść w odpowiednie waty, odpowiednią kadencję i ta kadencja jest jego przeciwnikiem tutaj. No i oczywiście czas, tak? Chciałoby się pojechać jak najszybciej, no ale te możliwości, zaraz zobaczymy, jak to będzie się układało po przejechaniu pierwszych 20 minut. To nie jest naprawdę prosta jazda, bo tu musimy utrzymywać kilka dodatkowych czynników, składać się na tą jazdę, czyli musimy jeździć jak najbliżej po czarnej linii, tak jak widzimy, jechać bardzo szybko i być cały czas złożonym w tak niewygodnej pozycji, jaką jedzie teraz Piotr, czyli najbardziej aerodynamiczna, jaka jest tylko możliwa. No właśnie, krzyknąłeś mu tutaj kilka razy, trzymaj się czarnej, jedziemy po... Wiem, podglądałem wasz trening, wiem, że nawet nagrywaliście na wideo przejazd po to, by zobaczyć, jak daleko od tej czarnej Piotr się porusza. Powiedz, czy to brak objeżdżenia na torze powoduje to, że Piotr porusza się jeszcze tą nieoptymalną linią? Tak, to jest zdecydowanie no, ciężka jazda po to, że jak schodzisz z szosy i wchodzisz na tor, utrzymanie tej czarnej linii, która jest, wydaje ci się, że jest bardzo blisko trotuarku, czyli tej szerokiej niebieskiej linii, powoduje, że po prostu w głowie twojej tworzy się to, że ty będziesz spadał cały czas. Przypomnijmy przede wszystkim, że tu po torze są rozłożone dookoła gąbki, więc one też są poniekąd jakimś problemem, gdyż najechanie na taką gąbkę powoduje nie przewrócenie się kolarza, ale wybicie go z rytmu, który jest tutaj bardzo, bardzo potrzebny. A wybicie z rytmu przy 10 minutach, które teraz jedzie Piotr, byłoby na pewno bardzo uciążliwe w dalszej części jazdy. A powiedz, czy ten element udało mu się poprawić względem zeszłego roku? O ile jest lepiej? O ile krótszy dystans dzisiaj pokona? Wiesz, oceniam, że poprawił się co najmniej o 60-70%, więc zdecydowanie widać jego jest poprawę, no ale to jest spowodowane tym, że on naprawdę pojawiał się tu trochę częściej niż w zeszłym roku. Dalej chciałoby się trochę więcej na pewno pojawiać i trochę więcej jeździć po tym torze. No miała takie możliwości, przylatywał specjalnie z Anglii, żeby tu pokręcić te 2 godziny na torze, wracał do siebie, więc to jest naprawdę bardzo specyficzna jazda przede wszystkim. Przyjechać z szosy na tor jest to naprawdę bardzo ciężkie, ale znacznie zdecydowanie się poprawił, biorąc pod uwagę to, jak kręcił w zeszłym roku. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, nie przeszkadzam już tutaj, żeby też palec ci nie zadrżał i żebyś Piotrowi nie pokazał czasu, który wprowadzi go w błąd. Życzę powodzenia również w utrzymaniu twojej pozycji przez następne 50 minut. Bardzo wam dziękuję i oglądajcie nas jeszcze, pewnie się usłyszymy. Kolejne okrążenie, 17,9, brawo, 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 to jest bardzo dobre tempo. Trzymaj ten Piotr i jedź dalej, bo to naprawdę... Świetny wynik. 12 minuta w tym momencie, czyli no, 12,5 tak naprawdę, czyli no, mamy jedno, niedługo dojdziemy do 1/4 tej godzinnej próby. Póki co to jest rewelacyjny czas i obserwujmy dalej, jak to będzie przebiegało. Oczywiście początek, można powiedzieć, jest dużo łatwiejszy.
Tak, mamy więcej sił i też jeśli chodzi o samo ułożenie na rowerze, nie ma tego zmęczenia, które się kumuluje w czasie tej jazdy. No, ale zobaczymy, wygląda to co obiecująco, oby tak dalej, oby to tempo było utrzymywane, a wiem, że Piotra stać na wiele dzisiaj. Długo się przygotowywał, no i miejmy nadzieję, że zobaczymy pięknie to, co koronuje dzisiaj właśnie na Belodronie. W naszym studiu kolejny gość, Marcin Lirski, właściciel serwisu Cyklon. Dzień dobry, Marcinie. Cześć. Marcin, twój serwis jest co roku, bo już to taka mała tradycja, rok temu Piotr też się u ciebie pojawił, jest taką obowiązkową stacją przed próbą godzinną. Powiedz, co robiliście w tym roku z Piotrem w twoim warsztacie? Znaczy, robiliśmy to trochę jest dużo powiedziane. Generalnie co roku Piotrkowi pomagamy, natomiast w zasadzie udostępniamy mu serwis, narzędzia, powiemy co gdzie jest, jak to wygląda i tak dalej, czego należy użyć do tego, co chce sobie zrealizować, ale generalnie tak jak ta cała próba, taki ten rower to jest jego życie, jego projekt, on dobrze wie co tam chce zrobić, dobrze wie co tam chce ustawić. I w zasadzie nasza współpraca opiera się na tym, że on do nas przyjeżdża i wykonuje jakieś tam, zapraszamy go, robi jakieś sobie ostatnie szlify, poprawki już tutaj w Polsce, bo na co dzień trenuje w Anglii i ten rower gdzieś tam tuninguje, doszlifowuje, docina śrubki, zakładamy, nie wiem, w zeszłym roku jakąś tam owiewkę, w tym roku przycinaliśmy śrubki, jakieś takie ostatnie dosłownie szlify przed próbą, natomiast no, chylę czoła, bo rower jest dopracowany, przemyślany w najdrobniejszych szczegółach przez Piotra i to jest naprawdę jego duża praca i duże kombinacje, żeby to wszystko chodziło tak, jak chodzi. Te sprawy techniczne to jest jego taki konik, on lubi właśnie projektować nawet swoje elementy. Słyszałem, że jak zobaczyłeś jego kokpit, który wydrukował na drukarce, to pomyślałeś w pierwszej chwili, że to musi się za chwilę połamać. No, kokpit wygląda jak wydrukowany z drukarki. No, kokpit wygląda jak wydrukowany z drukarki, natomiast nie chodzi tutaj o formę, tylko o tę treść, czyli żeby był maksymalnie skuteczny, efektywny i przede wszystkim zgodny z przepisami, bo on wygląda zupełnie inaczej niż w zeszłym roku. Jest całkowicie przeprojektowany, dostosowany do przepisów, które się co roku zmieniają. Kokpit jest inny, ale również podobnie jak w zeszłym roku można go kupić w twoim sklepie. Tak, tak. Gdyby ktoś chciał zakupić taki kokpit, to wspólnie z Piotrem go możemy wykonać. Rozumiem. No dobrze, Marcinie, to powiedz jeszcze, bo przerwę. Możemy też go pomalować, żeby wyglądał lepiej niż ten Piotra i dopasować do roweru użytkownika przyszłego. Tak. Dobrze, powiedz jeszcze, bo zajmujesz się również trenowaniem amatorów. Masz grupę kolarzy, którym pomagasz rozpisać treningi, podobno z całkiem niezłym skutkiem, jak słyszałem. Powiedz proszę, jaka jest granica dla takiego kolarza amatora, którą może osiągnąć bez takiego specjalistycznego treningu, tylko robiąc wszystko na własną rękę, samemu próbując różnych metod? Czy da się naprawdę dojść do wysokiego poziomu? Bo kolarstwo w Polsce bardzo stało się popularne, jest coraz więcej wyścigów i ten poziom rośnie również wśród amatorów. I jaka jest tutaj twoja rola? Co możesz przebić, jaki poziom? Ciężko powiedzieć, no każdy ma jakiś tam swój poziom. W przypadku kolarzy amatorów ograniczenie generalnie stawia życie. Nie możemy oczekiwać od siebie zbyt wiele, nie można oczekiwać cudów. I jeśli chodzi o własny organizm, ktoś, kto bierze się za trening w wieku 26, 7, 30 lat, już na starcie ma dużo gorszą pozycję niż ktoś, kto trenował od kilkunastego roku życia, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, bo przed tym kimś stają przed nim jakieś wyzwania życiowe w postaci rodziny, żony, rodzących się dzieci. To wszystko sprawia, że generalnie ja uważam, że poza pewnymi wyjątkami,
i te wyjątki wygrywają wyścigi i rzeczywiście jeżdżą na wysokim poziomie. Kolarz Masters Amator powinien się skupić na tym, żeby być lepszym od samego siebie, żeby wykonywać jakiś progres, nie oczekiwać od siebie cudów i przede wszystkim nie narażać na szwank czy swojego życia zawodowego, czy relacji rodzinnych. Bardzo łatwo jest zachłysnąć się tym, że jest się coraz mocniejszym, coraz lepszym, że to wszystko idzie i zapomnieć o tym wszystkim, że jeszcze gdzieś naokoło są ludzie i można zostać samym. I wtedy prosta kontuzja czy jakieś niepowodzenie w pracy i nagle okazuje się, że wszystko poszło, nie? Także trzeba zachować równowagę. Czyli warto sobie to jest najważniejsza rzecz. To zachowanie równowagi ważniejsza trochę niż jakieś ambicje sportowe. Nie? Czyli warto stawiać cele dopasowane do możliwości i one będą dawały wtedy dużo satysfakcji. Warto skupić się na tym, co daje ci satysfakcję w jeżdżeniu, a wynik przyjdzie sam. Świetna konkluzja. Wracajmy zatem na tor. Widzę, że 67 okrążeń za nami, także chodźmy zobaczyć, w jakiej formie jest Piotr tutaj po 1/3 dystansu. Dzięki Marcin. Dzięki wielkie. I wracamy na moment do Grzegorza. Powiedz, Piotr ma za sobą 74 okrążenia. Powiedz, czy trzyma równe tempo, jak to wygląda? Troszeczkę jedzie, jak to można powiedzieć, faliście po torze, tak jak wcześniej wspominaliśmy o tym torze jazdy. Dlatego dopinguję maksymalnie Piotra jak możemy, ale jedzie na razie na 49,8, więc całkiem szybko, szybciej niż sobie tak zaplanował w tej pierwszych 20 minutach. No zobaczymy, jak to przetrzyma. Warunki ma dość ciężkie, żeby to móc spokojnie jechać. Ale na to też był nastawiony, więc do samego końca nie będziemy wiedzieć, jak to wszystko się potoczy. Na razie jedzie bardzo ładnie, żadnej gąbki nie ściągnął w dół. Jedzie cały czas tak w miarę płynnie, oprócz tego, że troszeczkę wozi go po tym torze od czarnej do czerwonej linii. No to spotkamy się za kilkadziesiąt kółek i miejmy nadzieję, że sytuacja nie ulegnie zmianie. Z nami w studiu kolejny gość, pan Grzegorz Turkiewicz, przewodniczący zarządu Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Grzegorzu, wyjaśnijmy to, bo być może jest to nieczytelne dla kibiców kolarstwa, którzy nie są bardzo zaznajomieni ze sprawami zawodowymi. Po co kolarzowi amatorowi licencja Masters oprócz takiej imprezy jak dziś? Licencja Masters tak naprawdę wnosi podstawową rzecz. Świadomość zawodnika, że należy badać się pod względem wydolnościowym, w sensie zdrowia, nie progów, które tam ustalamy do treningu i przede wszystkim ubezpieczeń. I to jest podstawowa rzecz, bo ludzie, którzy nie są zobligowani posiadaniem licencji, bardzo często to zaniedbują. Natomiast no, kolarz, który posiada licencję, musi te dwa warunki spełnić. I obligatoryjnie po prostu OZKOL wydając licencję sprawdza, musi być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej NNW, muszą być badania lekarskie. Jest to już duży powiedzmy procent prawdopodobieństwa, że ten człowiek jest osobą odpowiedzialną za siebie i za to, co się dzieje na wyścigu. A czy sprawy badania antydopingowego na przykład również coś się zmienia przy posiadaniu takiej licencji? Tak, no każdy zawodnik otrzymując licencję podpisuje się, że podlega przepisom PZKOL, no jednoznacznie przepisom UCI i automatycznie wyraża zgodę w przypadku kontroli na jakiejś imprezie na poddanie się tym badaniom i wszelkim konsekwencjom przewidzianym przez organizatorów danego wydarzenia, jeżeli nie daj Boże zostałby złapany na pozytywnej próbce. Także to jest oczywista rzecz, ale myślę, że to w tej chwili prowadzimy taki ruch, który zrzesza organizatorów wyścigów nie tylko pod flagą PZKOL-u, więc w regulaminach większości w tej chwili wyścigów w Polsce ten zapis istnieje, że przystępując do danego wyścigu i tak nawet amatorzy, którzy nie mają licencji, będą zobligowani poddać się kontroli, gdyby takowa nastąpiła.
No to jest to na pewno zmiana na lepsze. A już abstrahując od przepisów, może tutaj jedna kwestia dzisiaj taka bardziej przyziemna. Jeździł pan tuż przed Piotrem po torze. To jest ciekawostka, o której wspominał Piotr. Po co to robiliście? Bo było was kilku. No, przede wszystkim robiliśmy to po to, żeby, jak to Piotr mówi, rozbujać powietrze na torze. No, Piotr jest inżynierem, zajmuje się aerodynamiką, więc z pewnością wie, co robi. Jest to jakby taka metoda troszeczkę nakręcenia ruchu powietrza. No, ja nie wiem tak naprawdę procentowo, ile jesteśmy w stanie tutaj wspomóc, ale jeżeli tylko to w czymkolwiek pomogło, to będziemy dumni, że mogliśmy przyłożyć tutaj swój palec do tego, żeby pomóc. Obserwował pan tutaj treningi Piotra na torze. Czego możemy się dzisiaj spodziewać? No bo wiadomo, że zapowiedzi zapowiedziami. Jak tak realnie pana okiem patrząc na to, na co możemy liczyć? Bo jesteśmy w połowie dystansu, widzę 99 kółek za Piotrem. To był moment, kiedy w zeszłym roku zaczęły się poważne problemy. To przyjrzę się Piotrowi chwileczkę. Widzę, że nie jedzie już tak blisko czarnej linii, ale nadal jeszcze nie jest to, nie wygląda to aż tak źle, jak było w zeszłym roku. Ja powiem w ten sposób. Przed rozpoczęciem próby obstawiałbym w ciemno, że rekord świata amatorów Piotr pobije, natomiast byłbym sceptyczny w szacowaniu tego, czy pobije rekord Wojtka Ziółkowskiego, rekord polski. Natomiast po tym, co jechał do tej pory, widzę, że no, nastawił się na to bardzo mocno i czasy, które kręci, jeżeli tylko wystarczy mu sił do końca, to są raczej takie, że powinno mu się to udać, bo on zakładał, że będzie tu jeździł po 18 sekund na okrążenie w pierwszej części, w drugiej części jak troszeczkę osłabnie, tam przejdzie na 18,2, natomiast tutaj jeździł 17,7, 17,8. Nie widzę teraz, jakie międzyczasy tu kręci, bo rozmawiamy, ale patrząc po sylwetce, po tym jak kręci, jeszcze chyba do kryzysu daleko, bo on na pewno nastąpi. No i myślę, że no możemy bić wielkie brawa. Możemy bić wielkie brawa za pół godziny. No to świetnie. Oby tak było. Wracajmy zatem do podglądania tego, co dzieje się na torze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Mamy za nami 33 minuty. Jesteśmy już za pół metrę. No i zobaczymy, jak wyglądają teraz okrążenia. To jest bardzo, bardzo dobra jazda, zdecydowanie powyżej obecnego rekordu świata amatorów, a mamy już ze sobą 112 kółek. 112 kółek, jesteśmy za półmetkiem, 33 minuty 56 sekund. I proszę, pędzimy jak ekspres, kolejny gość Mateusz Naworol, bikefitter i fizjoterapeuta z VeloArtu w Warszawie. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, witam wszystkich. Mateuszu, Piotr jest już ponad pół godziny na torze w takiej pozycji. Powiedz okiem bikefittera, jak bardzo cierpi w tym momencie? Cierpi zdecydowanie przede wszystkim mniej, aniżeli cierpiał w zeszłym roku, kiedy podejmował próbę, gdyż zmienił kask, o czym już usłyszeliśmy dzisiaj. Wobec powyższego ma inne ustawienie głowy. Jego mięśnie krótkie, podpotyliczne, jego mięśnie czworoboczne szyi nie muszą znosić tak potężnego izometrycznego napięcia, jakie musiały znosić w ostatniej próbie. Także o jego szyję dzisiaj jestem zdecydowanie bardziej spokojny. Oczywiście nie możemy mówić o tym, że Piotr nie cierpi, bo cierpi, bo utrzymywanie przy tak dużej generowanej mocy, stabilności szyi, dodatkowo pozycji na torze, właściwie w jednej linii ustawienia głowy, jest oczywiście bardzo trudnym wyzwaniem. Natomiast jestem absolutnie spokojny. Jestem też absolutnie spokojny o jego komfort w stopach, bo ma odpowiednio wykonane wkładki. Wobec powyższego cierpi zdecydowanie mniej, jeżeli w ostatniej próbie i patrząc w tej chwili na jego stabilność sylwetki, patrząc na ustawienie jego głowy, jego linii rąk, jestem absolutnie spokojny o wynik. Czyli tutaj duża poprawa względem zeszłego roku. To dobry prognostyk na to, co będzie się działo przez drugą część dystansu. No dobrze, ale próba godzinna jest taką ekstremalną, zdecydowanie ekstremalnym wyczynem kolarskim. Zajmujesz się bikefittingiem. Powiedz, oczywiście nie mamy na to czasu, żeby opowiadać tutaj w sposób bardzo skomplikowany, ale co kolarzowi, który nie trenuje tyle co Piotr, ale jeździ, być może bardziej ambitnie zajął się kolarstwem, startuje w triatlonach lub wyścigach amatorskich, co takiemu kolarzowi może pomóc, jeśli odwiedzi ciebie jako bikefitter? Jakbyś powtórzył tylko jeszcze ostatnie pytanie. Co mu może pomóc wobec? Czym ty jako bikefitter możesz pomóc kolarzowi, który w sposób amatorski ściga się na rowerze? Ojku, to jest bardzo, bardzo rozległe pytanie. Odpowiedź byłaby również bardzo rozległa i obszerna.
W kilku zdaniach. Zawsze powtarzam przy takich pytaniach taką moją definicję bikefittingu, iż bikefitting przede wszystkim jest odzwierciedleniem aktualnego stanu motorycznego każdego szkolarza. Ten stan oczywiście się zmienia, zaczynasz trenować więcej, zmienia się sposób stan twojej gibkości, zmienia się również elastyka twojego ciała, więc na to wszystko trzeba reagować odpowiednio pozycją na rowerze i fittingiem. Natomiast przede wszystkim w takiej definicji bikefittingu zawsze wymieniam też poruszam taką kwestię, iż fitting oprócz tego, że odzwierciedla aktualne zdolności motoryczne, to również wpływa na bezpieczeństwo narządu ruchu. Trzeba wziąć pod uwagę to, iż kolarstwo jest sportem bardzo cyklicznym i naprzemiennym. No, wychodząc na godzinę na rower, wykonujemy około 4,5 do 5,5 tysięcy ruchów zgięciowych stawu kolanowego, stawu biodrowego, stawu skokowego również. Więc jak gdyby ilość tych ruchów w jednostce czasu może powodować jakieś mikrokontuzje, mikroprzeciążenia i fitting generalnie wychodzi naprzeciwko redukcji tych obciążeń i tych przeciążeń. Czyli nie tylko dla kogoś, kto ściga się na poważnie, ale również dla kogoś, kto mniej czasu spędza na rowerze, również zaprosiłbyś do siebie. Oczywiście, że tak. Mając na uwadze to, jakich klientów w tym momencie przyjmujemy i jaką ilość i kogo, to mogę Państwa zapewnić, że jeżeli ktoś jeździ 3, 4 do 5 godzin w tygodniu, posiada system zatrzaskowy SPD, czyli już jak gdyby stabilizuje nogę w cyklu pedałowania, ta noga nigdzie się nie przesunie nawet na milimetr, to taki fitting wychodzi im naprzeciwko takim klientom i zdecydowanie pomoże zaoszczędzić struktury narządu ruchu w trakcie tego ulubionego sportu. Widzę, że młodzieniec też w kasku rowerowym. Rozumiem, że nie ma wyjścia i będzie jeździł na rowerze. Absolutnie tak. Dzisiaj na wejściu zrobiliśmy sobie zdjęcie, gdyż syn jest pierwszy raz na torze ze mną w Pruszkowie przy Narodowym Centrum Kolarstwa. Tam jest taki baner na wejściu. Także jestem dumny, że jest tutaj dzisiaj ze mną i z całą pewnością będzie przejmował schedę i pasję od taty. Mam nadzieję. No to tego życzę i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. 48.200 to jest obecny rekord świata. On jedzie teraz blisko 50 km. Zobaczymy. Może jeszcze tutaj przeza na ostatnich 15 minutach z siebie coś ekstra i może sprawi jeszcze większą niespodziankę. Tak jak mówił, to jest piekło. To jest ten moment, w którym zaczyna się piekło, dlatego dopingujmy i mocno dodajmy mu otuchy, bo to jest kluczowy moment. 40 minuta, niby już 40 za nami, ale to jeszcze 20 przed nami. Natomiast już bliżej, nie dalej i to tempo jest wyśmienite. Brawa Piotr, trzymaj cały czas i dzisiaj to będzie twój dzień. Jedź po to, co wytrenowałeś, jedź po to, co sobie wymarzyłeś i zaplanowałeś. Wyszło słońce, czy to słońce będzie dzisiaj dla Piotra? Wszyscy w to wierzymy. 139 okrążenie, 41.50. Tak jak powiedział, jeżeli będę czuł, że mogę ten rekord dzisiaj pobić, zrobię wszystko, żeby z niej nie potem zrobił, żeby nie mógł oddychać. I on jest bardzo blisko tego właśnie, co sobie wymarzył. 140 okrążenie, 42.10. Jesteśmy po kolejnych okrążeniach, 142 na liczniku. Powiedz, jak z formą Piotra? Piotrek, jak jest z formą? Dobrze zapytałeś? Zaraz zobaczycie, jeszcze ma 18 minut przed sobą, 17 dokładnie zostaje. Jedzie całkiem fajnie, równo, co nie jest dla niego na pewno bardzo dobrą opcją, bo widać, że troszeczkę minimalnie o 0,1 zwalnia, ale... Widzę, że ósemka pojawiła się z przodu. Tak, ale to myślę, że to jest założenie po prostu, żeby na ostatnich 5 minut pojechać już wabanki i postawić wszystko na jedną kartę, więc na pewno znając Piotra, on ma to w głowie już poukładane tak, żeby pojechać bardzo mocno, tak jak widzimy teraz 18.0, to jest w miarę równa jazda, no, zostało 16,5 minuty, więc zobaczymy co z tego będzie. Na razie widać, że zaczyna już go to powoli boleć, ale na pewno ma 1,200,000 różnych innych myśli, co zrobi na ostatnich 5 minutach, więc myślę, że te 18.1, 18.0, co teraz jedzie, to jest tylko takie uspokojenie trochę serducha, bo na pewno mu puls podskoczył do takiego poziomu, gdzie jest na pewno dla niego niewygodnie jazda, ale zaraz zobaczymy. Trzymaj! A powiedz, jak z linią? Są jakieś problemy? Wyjeżdża wysoko na łukach, czy nie? To jest na pewno jeszcze do poprawy, ale jest zdecydowanie lepiej niż było w zeszłym roku. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, że to jest wchodząc z szosy na tor, to jest zupełnie inna jazda.
To jest zupełnie inna jazda, tego też nie możemy wziąć na rowerze torowym, nie możemy zmienić obrotu przez godzinę jazdy. Ten obrót, który ma teraz zastosowany, czyli 59-15, no to jest bardzo twardy obrót, nie oszukujmy się, bo nikt na szosie nie stosuje takich obrotów, więc no tu mamy do czynienia z bardzo twardym obrotem i ten obrót na pewno nie pomaga w takiej jeździe, kiedy jedziesz już naprawdę na rzęsach, na oparach. No dobrze, to pomagaj tu Piotrowi, pokazuj mu czasy i miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie tak jak powiedziałeś i on po prostu dociśnie w te ostatnie, podczas ostatnich 5 minut, że to nie jest oznaka słabości, te troszeczkę gorsze czasy w tym momencie. No potrzebujemy takich 100 metrów jeszcze ekstra, takich dodatkowych 7-10 watów, gdzie załamby tą barierę na pewno 50 km na godzinę. Jest na pewno w stanie to zrobić, zostaje nam 15 minut do zakończenia tej bardzo nierównej walki, więc trzymamy mocno kciuki za Piotra i wierzmy w to, że na pewno się uda, bo zobaczymy, ostatnie 5 minut będzie takie decydujące. Dziękuję bardzo. Ma duży potencjał i skorzystam jeszcze tutaj z okazji, zaprezentuję skład sędziowski na dzisiejszych zawodach. Mamy komisarza z ramienia UCI Pawła Skorka, tablicę okrążeń obsługuje Adam Lendler, oficjalnymi mierzącymi czas ręcznie są Marzena Brudczyńska i Marek Sentysiak, a elektronicznie obsługuje czas Tomasz Nargiełow. Dziękujemy. O proszę, Dariusz Urbanowicz przygląda się próbie Piotra, tutaj wisi wręcz na barierce, tak mocno mu dopinguje. Powiedz Dariusz, Piotr często pojawia się u was w radiu, w Weszło FM. Ty jesteś jego wielkim kibicem, wiem o tym. Powiedz, co cię urzeka w tych jego marzeniach, w tych jego próbach? Sam wiesz, że poznałem go dużo wcześniej, zanim został wybitnym czasowcem amatorem. I jest to postać ze wszechmiar fascynująca, niesamowity intelekt, otwartość głowy, fantastyczne zainteresowanie, pasja kolarstwem, już nie tylko czasowym, ale w ogóle, on wie wszystko po prostu. I myślę, że jakby się kiedyś pokusił z dobrą redakcją na napisanie książki, to by to mógł być hit. No jest przecudownym człowiekiem, no. Dobrym, nie ma w nim żadnej zawiści. To, co osiąga tutaj, próba bicia rekordu świata, atak na rekord Polski wyczynowców, to jest, zawdzięcza sam sobie. To jakby nie stoi za nim żadna machina, żadna grupa zawodowa, tylko sam wpadł na pomysł, że będzie się ścigał, sam ze sobą tak naprawdę, bo na tym polega jazda na czas. I sobie to wymyślił i to realizuje. Powiedziałeś o książce, ja już sugerowałem właśnie Borysowi Aleksemu, redaktorowi naczelnemu Szosy, żeby zainteresował się Piotrem, bo on pisuje do nas rzeczy narciarskie, ale mógłby również napisać coś o kolarstwie i na pewno z pożytkiem dla wszystkich. A powiedz, bo mi się bardzo podoba to, że Piotr dzieli się tą wiedzą. On właśnie często też u was w audycjach przychodzi i potrafi przez kilkadziesiąt minut opowiadać, co na pewno jest dużą korzyścią dla innych osób uprawiających kolarstwo, jazdę na czas. Ja tak myślę, bo nie ma w nim czegoś takiego, aby stanąć za jakąś tam zasłoną i się chować i w ostatniej chwili pokazywać, na czym pojedzie, swoje dylematy co do przełożenia. Tutaj analizował i u ciebie w relacjach, w zapowiedziach i u nas na antenie też do ostatniej chwili praktycznie, bo mierzył się z tym wyzwaniem, żeby właśnie dopasować odpowiednio przełożenia. Kask, wszystko, wszystkie błędy, które popełnił za pierwszym razem, kiedy rzucił się troszeczkę z motyką na słońce, zweryfikował, wpadł na swoje pomysły, część wypracował już jeżdżąc tutaj, trenując regularnie na torze w Pruszkowie. Także podoba mi się go takie systematyczne, metodyczne podejście do sprawy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że on jest takim trochę szalonym naukowcem i wiele rzeczy podejrzewam, jakby tam pójść pogadać z fachowcami, no to pewnie by mogli się pospierać, ale trochę to na tym polega. To jest odkrywanie niewiadomego, jakby nie patrzeć. To jest to odkrywanie nowych jakości w ogóle w tym sporcie, więc tacy ludzie są potrzebni. Oni to odkrywają, są pionierami. Na pewno jest w tym dużo uroku. No dobrze, to co? Kibicujemy Piotrowi przez ostatnie, ile zostało? 10 minut? 15? Jest 49 minuta. Czyli jeszcze 11 minut tej ciężkiej próby. Na pograniczu rekordu Polski jedzie, powyżej rekordu świata amatorów. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja przyszedłem tutaj kibicować Piotrkowi zamiast iść na Legię.
ale Legia przegrała, więc czuję się rozgrzeszony. No to oby Piotr chociaż wygrał sam ze sobą. Nie, on to musi zrobić, także kibicujemy. Okay. Wszystko wygląda, to 50% za nami, brawo Piotrek, brawo Piotrek. 18 widzę z lekkim plusem, ale jeszcze zostało 10 minut. Jeszcze to może tu kręcić, jeszcze może każdego boli, na pewno boli, ale pamiętaj, że to wszystko jest twój program. Ty na to pracowałeś i ty dasz radę, na pewno sobie poradzisz tym rekordem. 49 minut. Niesamowite, niesamowita jazda Piotra dzisiaj, naprawdę. Świetnie, świetnie, świetnie jest sobie radzi. To jest niebagatelny wyczyn. Rekord świata amatorów. Pomyślcie sobie, najszybszy gość na ziemi, najszybszy amator na ziemi. To jest bardzo prestiżowa konkurencja godzina i jeden się boi tego wyzwania, a tu jest najszybszy gość prawdopodobnie wśród amatorów na świecie. Świetna sytuacja, no i trzymamy kciuki. Kibicujmy do samego końca. 172 obrączenia, 52 minuty. Jeszcze 8 minut tej katorgi, ale to będzie w kolejnych 8 minutach. To będzie taka euforia. Dawaj Piotrek, dawaj. Trzymaj to. 173 obrążenia za nami. Przed Piotrem jeszcze 7 minut jazdy, a my znajdujemy się na łuku toru. Tutaj właśnie widzieliśmy już tę chwilę Piotra. I to jest miejsce, które na tym torze jest najbardziej strome. Tutaj kąt, nie widać tego oczywiście w tej transmisji, wynosi aż 43 stopnie. I cała walka, to o czym mówił Piotr, idzie o to, żeby jak najniżej, jak najbliżej czarnej linii zawodnik cały czas się trzymał. Jeśli będzie wyjeżdżał wyżej, pierwsze, będzie tracił siły, a po drugie, ten dystans coraz większy. Grzegorz też o tym wspominał, że jazda po torze jest zupełnie inna niż jazda indywidualna na czas. Piotr troszeczkę zwolnił, jedzie 18,4. Czyżby były to oznaki słabnięcia? Zostało 6 minut. No i przyjrzyjmy się jeszcze. Piotr pokonuje te łuki, o których przed chwilą powiedziałem. To miejsce, które no, trzyma się blisko czarnej linii. Zupełnie inaczej to wygląda niż przed rokiem. A jeszcze opowiem wam o tym, że tu znajdują się takie gąbki. Również Grzegorz o nich mówił. Gąbki rozłożone są co 10 metrów. Najechanie przez Piotra na taką gąbkę oczywiście nie powoduje dyskwalifikacji ani nie wpływa w jakiś negatywny sposób, nie ma żadnych kar za to, natomiast wpływa w negatywny sposób na to, na równowagę zawodnika, no i oczywiście spowalnia go. Także wjechanie na gąbki na pewno nie jest optymalne, ale dzisiaj Piotr wystrzega się tego błędu, to było rok temu dużym problemem, ale w tym roku jest całkiem nieźle. No dobrze, 5 minut do końca. To jeszcze dwa słowa od Grzegorza, który tutaj trzyma czas. Grzegorzu, to jest teraz ten moment, to jest te ostatnie 5 minut. Powiedz, jak wygląda sytuacja? No jedzie tak na 49, ponad 49 km na godzinę i 750. Jest na pewno bardzo ciężkie. Weźmy pod uwagę, że każdy z nas może spróbować przez chociaż 5 minut utrzymać taką prędkość i uwierzcie mi, że będzie każdy z nas bardzo zmęczony. No, zapewniam cię, że nie każdy. No nie każdy. Które jest naprawdę bardzo ciężkie. Zauważcie, jaki ma tor jazdy, jak bardzo walczy z rowerem, z kierownicą, trzymaniem jego, ale daje z siebie na pewno 110%. Sam powiedział przed samym startem, że pojedzie na 110%. Zmniejsza tą różnicę, jest 18,3, więc na rundę przykręca troszeczkę, ale ma ostatnie 4 minuty. No, 184 obrążenia, 4 minuty do końca. Ta prędkość całkiem niezła, 18,4, więc cały czas dopinguje jednym słowem. No dobrze, to ostatnie minuty, za chwilę dzwonek, za chwilę będziemy świadkami tego pobitego rekordu, miejmy nadzieję. No, musiałaby wydarzyć się katastrofa, żeby Piotr nie pobił rekordu, który sobie założył. Ten wynik powinien być dużo lepszy niż 48,234. No i zobaczymy. Przenosimy się na chwilę do komentatora z toru i za chwilę wracamy, kiedy już będą te ostatnie minuty.
trzymaj to, to jest wszystko w zasięgu tego, co celowałeś. Trzymaj. Już niedaleko, ale jeszcze końcówka. Jeszcze możesz to cały czas dotrzymać i każdy mecz się liczy. To pójdzie do kanałów, to pójdzie do UCI, to będzie w internecie, będzie wszędzie. Mistrzostwo, rekord świata amatorów. To jest 189 kółek przekręcił już na tym melodromie. Dzisiaj 57.09 to jest końcówka. Niecałe 2 minuty, przepraszam, niecałe 3 minuty. Już do końca. Ale on walczy, jak on walczy. Widać już tutaj, widać, że jedzie teraz, co ma tylko tam, ile siły ma. To jest ostatnie 45 sekund, ale zaczął wjeżdżać na te gąbki. Widać, że to jest po prostu wycieńczony tą próbą, ale rekord na pewno jest pobity, ten, który sobie założył. Jeszcze teraz walczy o to, żeby ten rekord wyśrubować. Widzimy, że oddycha rękawami zdecydowanie, ale to jest świetny wynik. Za chwilę dzwonek oznaczający, że próba dobiegła końca. Piotr, to jest jego, będzie ostatnie okrążenie. Tak, mamy ostatnie kółko przed Piotrem. Wszyscy dopingują Piotra. Udała mu się ta próba. Piotr naprawdę dokonał tego, co sobie założył. Spełnił swoje marzenie i udało mu się. Wystrzał, a to oznacza, że próba się zakończyła. 198 kółek. 198 okrążeń, to jest jego wynik. Grzegorzu, na gorąco, powiedz proszę, jakie emocje teraz czujesz? Ja się cały trzęsę, no nie wiem, co czuje Piotr oczywiście, ale... Zaraz go zapytamy. Naprawdę, no niesamowite, najechać przez godzinę czasu 49.700, to jest coś niesamowitego, no nie każdy z nas to potrafi zrobić, coś niesamowitego. Pierwszy raz to widziałem i pierwszy raz z takiego pięknego miejsca. Właśnie, powiedz nieoficjalnie tutaj z twojego urządzenia, jaki jest dystans? Dystans, który mamy przejechany, to jest 49.679. Zaraz zobaczymy oficjalnie, jak ile powiedzą sędziowie, bo to się najbardziej liczy, ale według tego, co łapałem, oczywiście są błędy pomiarowe. Pomiar, który jest widoczny, sędziowie podadzą, to jest po prostu ten czas i ten dystans, który przejechał faktycznie Piotr. Jak widzimy, jest bardzo, bardzo zmęczony. Tak, po tym kółku mam nadzieję będzie okazja go złapać. Dziękuję Ci bardzo, Grzegorz, za wszystkie informacje i za relacje na żywo. Tak, informacja dla osób, które nie mają z rowerem torowym. Na tym rowerze nie da się zatrzymać tak od razu, jak ma to miejsce w rowerze losowym. Tutaj cały czas trzeba kręcić jeszcze pedałami. Także Piotr nie mógł tutaj stać od razu, a zresztą nie byłoby to wcale dobre dla jego serca. No, już teraz widać, że zobaczymy z bliska, jak wygląda człowiek, który z jednej strony cierpiał przez godzinę, ale z drugiej spełnił swoje ogromne marzenie. No i na pewno zapisał się historię Mastersów. Teraz następuje ten moment, o którym mówił. Właściwie jest ściągany z roweru, jest wycieńczony. Jest potężny ból. Jest ogromny wysiłek, który Piotr przez godzinę tutaj wykonywał. Ale stoi, żyje. Nawet się uśmiecha. Nie ma szampana, ale widać, że jest przytomny w tym, co robi, także nie padł tutaj na tor, tak jak przed rokiem. No i proszę Państwa, bohater dzisiejszego wieczoru, Piotr Klin, z nowym rekordem świata Masters. Około 49 km, 700 metrów. To mówił Grzegorz, musimy poczekać na oficjalny wynik, który przekażą sędziowie, ale na pewno rekord padł i no jest to wynik, o którym Piotr tak naprawdę marzył w zeszłym roku. Piotrze, czy ty jesteś w stanie coś powiedzieć w tym momencie? Co? Przyjechałem, powiem wam, wiesz co, płacą mi za pogadanie głupot na co dzień,
więc myślę, że nawet na wpół przytomny mogę to robić. Powiem tak, tak jak wiedzą chłopaki, z którymi się przygotowywałem, poszedłem po prostu, myślałem, że to 48, ten rekord jest i tak do pobicia, więc zaryzykowałem, żeby atakować ten aktualny rekord Polski. No i plan był taki, żeby trzymać się do 30-35 minuty, zobaczyć jak to będzie szło, że może przyspieszyć, albo po prostu trzymać się ostatkiem sił, no i tak jak wyszło. Nie było tutaj, widzicie, żadnego przyspieszania na koniec. Szczerze, bo już głowa opadła mi, no rok temu po 25 minutach, tutaj po 55, więc to już naprawdę było takie jechanie na, już nawet nie patrzyłem na czasy. Jak Grzesiek, jak nie pokazywałeś ostatnich 20 kółek, to nawet nie wiedziałem. To masz szczęście. Ale z drugiej strony nie będę miał do analizy, więc lepiej, żebyś pokazywał. Spełniłeś swoje wielkie marzenie. Powiedz, czy jest jeszcze szansa, że zobaczymy cię kiedyś na torze w takiej próbie, bo opowiadałeś. No cóż, obiecanki, zacanki. Nie mówię na pewno, że będę to atakował, bo tak jak widzicie, no jest to jednak duże poświęcenie, bo moje wakacje, niektórzy tu jeżdżą Costa Brava, jakieś Dominikany, ja jeżdżę do Pyszkowa, więc możecie sobie wyobrazić, że może w tym roku, w listopadzie jednak jakaś Alta Badia albo coś w tym stylu, bo jednak Pyszków jest bardzo fajny, jest świetnym obiektem. Polecam wszystkim, aby tutaj przyjeżdżali na treningi, ale może, no może nie wiem, może pomyślę o 4 kilometrach, to taka dosyć przyjemniejsza konkurencja może. Na razie nie pytajcie mnie, no. Teraz mam ochotę nie jeździć na rowerze do końca roku, a jeszcze tutaj jest z nami król polskich mastersów. Nie wybaczyłbym, gdybym nie pojechał na Mistrzostwa Polski, które są za parę dni, potem jeszcze Mistrzostwa Polski w parach, potem w drużynie, a potem Mistrzostwa Świata. Moje wakacje. Powiedz Piotrze, w którym momencie poczułeś, że to się uda, że uda się spełnić twoje marzenie? Powiem, że jak już tak zaczynało mi lekko oczy mgłą zachodzić i widziałem, że ja to 18-3 i Grzesiek tam mówił przy 18-3, że idzie dobrze, to znaczy, że były takie coś, nie szły dobrze, no ale pomyślałem, tak jak mówię, no atakowałem te 50,5, więc jak wiedziałem, że nabrałem sobie do banku, że tak powiem, tych sekund i potem po prostu uciekałem, więc chyba lepiej na torze uciekać niż gonić, no i mówię, jestem zadowolony, bo nie było żadnego przyspieszania na ostatnie 3 rundy, po prostu już w pewnym momencie chciałem nawet wyjść na rogi na ostatnim okrężeniu, przycisnąć, ale po prostu już nie mogłem ruszyć ręką, więc powiedziałem, dobra, może bym się jeszcze nie przewrócił, więc już chciałem się tylko dotargać do finiszu. Który komentował to wydarzenie, otrzymał od sędziego głównego rezultat, powiedz Konradzie, oficjalnie. Tak, mamy oficjalne wyniki od sędziów. 49,649. Mamy to! Świetny wynik! Brawo! Słuchajcie, pobiło ponad prawie 1,5 kilometra. Obecny rekord świata amatorów. Najszybszy człowiek, najszybszy amator. Brawo! Z tego wyniku, bo jak zaczynałem tą podróż, że tak powiem, no miałem nijakie doświadczenie, bądź można powiedzieć zerowe na torze, ten rok temu z kawałkiem, więc było, kiedy zaczynałem, chciałem pobić te 49,470, które było wtedy rekordem Polski, no i cóż, gdyby babcia miała wąs, to była dziadkiem, no gdybym to jechał 2 lipca, to byłby rekord Polski, no ale takie... Brawo, to jest świetny wynik. Naprawdę, jechałeś 49,470, jest 49,649 i to jest rekord świata amatorów. To jest drugi najszybszy człowiek w Polsce w tym momencie. Także potem autografy, zdjęcia jak najbardziej poprosili. Chciałem, żeby zdjęcia ładnie wyglądały. Słuchajcie, ale tak też podsumowując, mówię, no mogę gadać, jestem ledwo przytomny, mogę gadać, to mi płacą. Słuchajcie, to jest, nie wiem, to jest na szybko, nie policzę, 200 metrów z kawałkiem, ale to tak jak zawsze się niektórzy śmieją, to jest ten łańcuch, czy ten support, który dostałem od firmy C+. To są te godziny, które spędziłem w pracy i na tym projektu swoich remontek, więc to, że szef pozwolił na tym świecie, to jest ten dodatek, te 250 metrów. Jeszcze może chwilę tylko dokończę po angielsku, bo wiem, że parę tam osób traci swoją niedzielę, ale zresztą to jest handlowa w Anglii. Guys, listen, first of all, Mark, you know, we've started not that long ago, even though, you know, all those hours seem like ages on the turbo, but, you know, now nobody can tell us that we didn't do it because we went and we fucking did it. Mate, so that's, you know, that's an improvement. I say it can be done and it was done.
for the guys in WMG, thanks for letting me use, you know, the CNC machines. The guys from the workshop, I had to pay in 6 packs or 4 packs of Stella for those parts, but that's, you know, that's not a steep price to pay. Of course, thanks for my training mates, for my training buddies back in UK. Today was just, you know, but it's all those hours when you kind of. So, thanks for. Brawa jeszcze raz, brawa dla Piotrka. Mamy rekord świata amatorów UCI. Najszybszy człowiek na globie przez godzinę, który się tutaj katował w Pruszkowie. 5 lat, tak jak już mówiłem. Dopiero jeździ na czasówce. No i zrobił. Świetny. Gratulacje jeszcze raz i brawa dla Piotrka. Otrzymałem informację, że jeszcze sponsor, firma Cardpack, chce Piotrowi nagrodę za ten rekord. Jest to z tego nagroda pieniężna, także za chwilę będziemy świadkami jeszcze tego wydarzenia. Czekamy na przedstawiciela firmy Cardpack, który nagrodę. Widzę, że przedstawiciel firmy Cardpack jest już gotowy. Za chwilę będzie wręczał Piotrowi nagrodę. Tak, proszę pokazać nagrodę i opowiedzieć słowa. Cóż to za nagroda? Tak jak wcześniej, w zeszłym roku też próbowałem pomóc, pomogłem, ale trochę się nie udało. Postaraliśmy się dobrze zapakować Piotra. I po prostu tyle, ile możemy, pomagamy, bo wiem doskonale, ile to krwi i potu kosztuje. Trochę z branży jesteśmy i wiemy, że nie było łatwo. Dlatego gratuluję jeszcze raz, Piotr. Może w czymś to pomoże, tak powiem. Brawo! Nie mamy podium, ale Piotr przyjmie tę nagrodę, jadąc na rowerze stacjonarnym. Oto ta nagroda. 5000 zł, czyli 100 zł za każdy przejechany kilometr. A oto bohater dzisiejszego wieczoru. Teraz jeszcze kilka minut będzie musiał spędzić na tym rowerze. I tak w ten szczęśliwy sposób kończy się próba Piotra. Proszę Państwa, ja ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie tej transmisji. Wszyscy są tutaj w doskonałych nastrojach, bowiem udało się Piotrowi pobić rekord Mastersów, rekord świata, który wynosił 48 km, 234 metry, a od dzisiaj został poprawiony o 1,5 km, także następny śmiałek będzie miał dużo trudniejsze zadanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór i do zobaczenia w kolejnych relacjach, transmisjach oraz filmach, nie tylko rowerowych, ale przede wszystkim narciarskich. Bardzo dziękuję. Do widzenia.